prawa polskich kobiet zostały pogwałcone. Teraz sytuacja w ten sposób wygląda, że polskim kobietom każą na siłę rodzić zdrowe, chore, przepraszam, ciężko, często w bardzo ciężkim stanie dzieci. Dzieci, które będą cierpiały razem z matką i umierały w matki ramionach. Mamy dosyć nakładania na nas przymusu rodzenia dzieci, które po prostu nawet nie przeżyją. Ludzie traktują nas jak inkubatory, czego sobie nie życzymy. Wydaje mi się, że na ten moment Kraśnik jest tak ośmieszony przez Radę Powiatu, przez Radę Miasta, że w tym momencie my już sobie nie możemy pozwolić na to, żeby siedzieć cicho w domu na kanapie. Od 2015 roku, gdy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w kraju, uderza po kolei w kolejne grupy społeczne. Uderzyło w nauczycieli, uderzyło w lekarzy, uderzyło w przedsiębiorców, ostatnio uderzyło w rolników. A teraz myślę, że przekroczyło Rubikon, ponieważ uderzyło w was, kobiety. Na dzień dzisiejszy wy, polskie kobiety, macie mniej praw niż Iranki czy Turczynki. Jest to po prostu nie do pomyślenia. Walczymy o swoje prawa, o prawa kobiet, o prawa naszych dzieci, o to, żebyśmy mogły decydować o tym, co chcemy robić, a czego nie chcemy. Żeby to stare pryki z rządu nie decydowały za nas, tak po prostu. Też kochamy takich ludzi jak pan. Zapraszamy do nas. Proszę, proszę, odwróć mikrofon. Przyjdź do nas. Pokaż twarz. 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 Cześć, obsrańcy! Gdzie maseczka? Ja raz jeszcze będziecie w dupę jebali przez takich kurczę czwoków jak ci dwaj. Nie raz jeszcze będziecie rozstawiać za kogoś dupę. Proszę bardzo, myliłem się, aborcja w tych trzech przypadkach powinna być legalna. No pomyliłem się po prostu, każdemu się może zdarzyć. Stary człowiek, Alzheimer. Ja uważam, że każdy ma swoje sumienie, każdy sobie odpowiada za to. Nieważne w jakim przypadku, kiedy to robi, każdy decyduje sam o tym. To my tworzymy Polskę, to my tutaj jesteśmy, to my jesteśmy Polakami, to my jesteśmy obywatelami. I my tutaj dzisiaj domagamy się naszych praw, praw człowieka, praw fundamentalnych. Siła w ludziach, w narodzie. Siła w narodzie. Trzeba manifestować, trzeba, żeby widzieli, żeby się obudzili, że my normalnie mamy swoje zdanie i nie pozwolimy, żeby ktoś nami rządził. Myślę, czuję, decyduję. 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 Jeżeli rząd, jeżeli Kościół decyduje o takich typu sprawach, jeżeli nie ma referendum, w każdym normalnym kraju w tego typu sytuacjach powinno być ten referendum. Ludzie powinni sami zadecydować, a nie pan Jarosław, który jest, nie wiem, stary kawaler bez konta, bez niczego, on decyduje, rządzi, trzyma wszystko. To jest dla mnie chore. Nie chcę brzydko mówić, ale to jest dla mnie chora sprawa, jeżeli on rządzi. W tej chwili gdzie jest pan Kaczyński, gdzie jest pani prezydent, gdzie jest pani prezydentowa, która powinna stanąć
Ona się zamknęła, nie ma o czym gadać w ogóle. Człowiek, który nie ma prawa jazdy, decyduje o przepisach ruchu drogowego. Człowiek, który nie ma żony, decyduje o prawach kobiet. Tak nie może być. Nie odpuszczajcie i nie poddawajcie się do samego końca! Zadowolona, że w końcu Krasik się obudził, że tyle młodzieży. Dokładnie. I my mamy nadzieję, że to na tym się nie pozostanie, że jednak ludzie widzą, co się dzieje i nie chcą tego wszystkiego. A co z kobietami, które będą szły, będą 9 miesięcy musiały nosić martwy płód w sobie? Co z tymi kobietami? Przyjdzie koleżanka, powie, fajnie, jesteś w ciąży, super, tak? A co przeżywa ta kobieta? Traumy. Wypierdalać z takim rządem. Wypierdalać z takimi rządami. Tak trzeba powiedzieć. Nie. Nie trzeba powiedzieć. Ach, super. No dobra, może dojdzie jakiegoś kompromisu. Nie ma kompromisu. To jest życie kobiet. Kobiet tych, których jest wszystkich tutaj, które chcą zakładać rodziny, które chcą być szczęśliwe. Jebać PiS! Jebać PiS! Jebać PiS! W czasie pandemii, no rzeczywiście to nie jest dobre, tak? Zgromadzenia nie są akurat w tym momencie dobre, ale jakie mamy wyjście? My musimy wyjść na ulicę, musimy zamanifestować, że nam się to nie podoba, że nie zgadzamy się z tym, no to jest jedyne wyjście w tej chwili. Idziemy po wszystko, nie po ten kompromis, który był. Idziemy po edukację i idziemy po antykoncepcję. Wiecie, ja się urodziłam przed 93 rokiem. Moja mama mnie urodziła, bo chciała, czego wszystkim wam życzę. My kobiety jesteśmy silne, jesteśmy odważne, my jesteśmy mądre i odpowiedzialne. I najlepiej wiemy, jak pokierować swoim życiem. Nikt z buciorami nie musi wchodzić i decydować za nas. Mam dwie córki i właśnie dla tych córek, dla młodego pokolenia będę walczyła o to, żeby one dorastały i zakładały rodziny w cywilizowanym kraju. Bo to nie są żarty. Dziecko musi urodzić martwe, może zagrażać waszej ciąży, waszemu zdrowiu, życiu. Ktoś będzie przy was cierpiał tak samo jak wy. Czy mąż, czy partner, czy ojciec, matka, każdy z was. To są tak poważne sprawy, że nie możemy żartować. I tu nie chodzi opcja polityczna, jedna, druga, straka taka. Chuj z tym, za przeproszeniem. Najważniejsze jest wasze zdrowie, wasze życie, wasz wybór, bo wy jesteście tutaj najważniejsi w tym kraju, bo za chwilę nie będzie nikogo. Brawa kobiet! Brawa kobiet! Brawa kobiet! Brawa kobiet! Brawa kobiet! Brawa kobiet! Zamiast się wziąć za na walkę z wirusem, to oni walkę z kobietami zaczynają. Ja już mam swoje lata, przeżyłam, ale ja mam wnuki, wnuczki i córkę i tego i życzę i synowe, także życzę, żebyśmy wygrały. Jest jak ludzie jest, się tak? Budzą, to jest najważniejsze. Ludzie się budzą, nawet u nas w takim malutkim mieście Kraśniku, ale budzą się ludzie i to jest takie dla nas budujące, tak? Że, budujące. Że właściwie to my mamy mieć prawo wyboru. Wybór, a nie zakaz! 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 Bo wiecie, łatwo jest strajkować, wychodzić na ulicę w takich dużych miastach jak Warszawa, Kraków, Wrocław. Tam ludzie są poniekąd anonimowi. Nie miałam pojęcia, że tyle osób w Kraśniku odważy się wyjść na ulicę i protestować przeciwko głupiej decyzji naszej władzy. I gdy miałam 4 lata, urodził się mój niepełnosprawny wujek z zespołem Downa.
Nie umie pisać, nie umie czytać, ale moja babcia miała wybór, czy chce go urodzić i go urodziła. I gdy matki z niepełnosprawnymi dziećmi walczyły o własne prawa, oni się zamykali. Mieli to daleko gdzieś. A takie dzieci są wysyłane do szkół specjalnych. Czy ktoś z was wie, jak wygląda szkoła specjalna? Czy ktokolwiek z was zastanawia się, jak to dziecko funkcjonuje? Oczywiście, Krzysio, bo tak się nazywa mój wujek, ma wszystko. Komputer, cokolwiek chce. Ale nie ma przyjaciół takich, z którymi mógłby wyjść sam. Sam nie pojedzie do drugiego miasta, nie zrobi zakupów, bo nie wie nawet ile to jest 5 zł, mimo że siedziałam z nim godzinami nad tym. Próbowaliśmy go uczyć liczyć, pisać. Niestety jest, ma na taki problem, że niestety no nie wpaja tego jak inne normalne dzieci. A w szkole nie uczą ich tego. Uczą ich po prostu podstawowego przetrwania, jak się podetrzeć, jak włożyć majtki na dobrą stronę. I wyobraźcie sobie, że kobieta, która... Wyobraźcie sobie mnie. Ja nie byłabym gotowa na niepełnosprawne dziecko. Po prostu bym nie była. I gdybym miała urodzić to dziecko, oddałabym je? I co, po prostu zapomniałabym o nim? To nie... Dzieci to nie są rzeczy, to nie są przedmioty, które można oddać. A nawet takie, które przeżyją 2 dni, 1 dzień. To nie jest zabawka. Tak samo kobieta nie jest zabawką, nie jest inkubatorem, na którym można, nie wiem, po prostu, a zajdziesz w ciążę, super, urodzić będzie super. To jest wybór i mamy do tego prawo, bo to jest podstawowe prawo człowieka. Tak jak śpiewa Pijama Porno. Świat nie umrze z przejedzenia. My umrzemy z nienawiści. Wolności oddać nie umiem.